Zakończyły się prace budowlane na ulicy Kościuszki. To dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że jeszcze przez blisko miesiąc wzdłuż Parku Konstytucji nie pojedziemy. Od niedzieli będziemy natomiast mogli korzystać z fragmentu tej ulicy. Możliwy będzie bowiem skręt w prawo na plac Piłsudskiego, objazd parku ulicą Hammerschmidta i otwartym już od kilku tygodni skrzyżowaniem ulic Mickiewicza, Kościuszki i Waryńskiego. Udrożnienie skrzyżowania przy placu Piłsudskiego rozładuje nieco ruch samochodowy, który w tej chwili kumuluje się na ulicy Bulwarowej. To istotne, bowiem już w poniedziałek suwalskie drogi z racji rozpoczęcia roku szkolnego będą w godzinach porannych i popołudniowych znacznie bardziej obciążone niż w okresie wakacyjnym. Pełna funkcjonalność ulicy Kościuszki zostanie przywrócona w trzeciej dekadzie września.